Witam serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z panem Jackiem Maliszewskim. To jest noworoczne spotkanie i oczywiście będziemy na bieżąco komentować to, co się wczoraj wydarzyło, czyli decyzję RPP w sprawie stóp procentowych, a drugim tematem jest oczywiście to, co się dzieje w przedsiębiorstwach. Czy warto się zabezpieczać teraz przed ryzykiem kursowym, jaka jest sytuacja przedsiębiorstw? Porozmawiamy z panem Jackiem Maliszewskim, który jest głównym ekonomistą DMK oraz szefem działu zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie, więc wszystkich tych z Państwa, którzy by chcieli się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego, jak zarządzać ryzykiem kursowym, jak wprowadzić taką strategię do swojej firmy, to zachęcam do wysłania tutaj specjalnej wiadomości lub zatelefonowania bezpośrednio do Pana Jacka, by się dowiedzieć, jak wprowadzić taką procedurę we własnym przedsiębiorstwie. A więc dzień dobry, witam Cię Jacku dzisiaj. Witam noworocznie, witam Cię Andrzeju, witam wszystkich słuchaczy. No i oczywiście zaczniemy z grubej rury, czyli powiedz mi, jaki jest Twój punkt widzenia na to, co się wczoraj wydarzyło, czyli na podwyżkę o 50 punktów bazowych, 100% w Polsce. Czy to było dla Ciebie zaskoczenie? Jak to oceniasz? Tym razem dokładnie w punkt Rada zrobiła to, czego się spodziewałem, czyli podniesienia stóp o 50 punktów. Ale zaskoczony byłem chyba troszkę tylko tym, że tak długo trwało ogłoszenie komunikatu, bo chyba dopiero o godzinie tuż przed 17, z tego co pamiętam, co by znaczyło, że musiało być bardzo dużo głosowań. Tak? Ja nie wiem dokładnie, jak to tam technicznie wygląda, ale prawdopodobnie to wygląda tak, że głosują najpierw na te skrajne poziomy, potem na te i aż dochodzą wreszcie i wychodzi większość tak, głosujących, dochodzą do jakiegoś tam konsensusu. Musiało być bardzo dużo głosowań, czyli musiało być składane wnioski, prawdopodobnie nawet o podwyżkę rzędu 1 punkt procentowy, które pewnie zostały odrzucone, ale to pokazuje, że chyba jeszcze nie koniec tego cyklu, który się rozpoczął w październiku, prawda? Rozumiem. Masz jakieś ciekawe wykresy, które by mogły pokazywać, jak to teraz rynek obstawia? Czy przed nami, tak jak powiedziałeś, kontynuacja wzrostów, albo może już jesteśmy na końcu cyklu podwyżek 100%? Tak, bardzo, 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 bardzo ciekawe zawsze wykresy przygotowuję tutaj dla Państwa. Pokażę od razu. Już tylko sobie najpierw przygotuję. Dobrze, już widzę je. I teraz Państwo zaraz za chwilkę je zobaczą. Na razie taki krótki wykres, mały, znaczy z krótkiego odcinka czasu. Wszystko widać. Pokazujące, jaka jest wartość chyba z wczoraj albo z dzisiaj, z 5 stycznia, z dzisiaj. WIBOR 3-miesięczny, to jest na lewym krańcu, tak widzimy w chmurce, a każdy kolejny punkt to już są cena kontraktu terminowego Forward Rate Agreement, czyli odpowiednik futures, które są na giełdach notowane na rynku międzybankowym, są to Forward Rate Agreement i tutaj forward, który wygasać będzie 4 lutego, za miesiąc, widzimy w chmurce cenę bieżąca z dzisiaj 3,07, czyli tak jak rynek obstawiał, że WIBOR 3-miesięczny urośnie o kolejne 50 prawie punktów, tak? Zobaczmy jeszcze. 2,59, tak? 3,07, no prawie 50 punktów, że urośnie w ciągu kolejnego miesiąca, ponieważ WIBOR, jak Państwo pewnie domyślacie się, on jest na 3-miesięczną lokatę, a Rada Polityki Pieniężnej ustala stopy na 1 miesiąc, więc troszeczkę wyższe są te stopy 3-miesięczne. Nie jest to taką regułą, ale akurat teraz tak to jest. Dlatego zawsze trzeba pamiętać, że ta stopa, którą Rada Polityki Pieniężnej ustali, ona może być troszkę niższa niż WIBOR. Ale do czego zmierzam? Że rynek obstawia, że za miesiąc, na kolejnym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, nie pamiętam dokładnie, jaka to będzie data, myślę, że gdzieś to będzie połowa lutego albo pierwsza połowa lutego, Rada podniesie po raz kolejny stopy procentowe o następne 50 punktów. To nie koniec, ponieważ kontrakt wygasający w marcu, jak Państwo tu widzicie, 6 marca, za 2 miesiące, ma już cenę 3,49, czyli 100 punktów wyżej niż bieżący wartość WIBOR-u, co oznaczałoby, że na kolejnym posiedzeniu marcowym, też gdzieś tam w okolicach połowy marca, Rada miałaby podnieść, zdaniem uczestników rynku, zawsze to powtarzam, tak? To są uczestnicy rynku, którzy handlują tymi kontraktami i jeżeli się pomylą, to stracą pieniądze, tak? Jeżeli źle obstawią. Jeżeli dobrze obstawią, zarobią albo nie stracą, tak? Więc widzimy, że rynek obstawia, że w marcu kolejne 50 punktów, wyświetlę tą chmurkę, bo zniknęła, nie koniec tego. Jacku, że ci tak wejdę w słowo. Bardzo ważne jest to także, że w lutym
mają być wprowadzeni do Rady Polityki Pieniężnej nowi członkowie, tak? Wygasają kadencje starych, nowych i przychodzą nowi i wygląda na to, że pomimo tego, że będzie taka wymiana w Radzie Polityki Pieniężnej, to nie ma być zatrzymany cykl podwyżek, czyli rynek obstawia, że już z marszu ci nowi członkowie także będą sygnalizowali, że chcą podwyżek stuprocentowych. Czy ja to dobrze interpretuję? Tak, trafna uwaga, wręcz dopowiem, że ci nowi podobno są bardziej jastrzębi niż ci starzy, tak? I może dlatego właśnie rynek jakby nagle sobie o tym przypomniał i znacząco tą krzywą, to jest tak zwana krzywa terminowa FRA, tak, pokazująca jakiej ścieżki, całej ścieżki spodziewa się rynek na przestrzeni najbliższych 18 miesięcy. I jeszcze miesiąc temu ta krzywa była obniżona, tak około 50 punktów, gdzieś na 3,50 chyba był ten szczyt, ten tak, wierzchołek, pamiętamy, który tutaj pamiętamy. Widzimy, wierzchołek jest chyba na 4,25, tak? Koniec w lipcu i rynek zakłada, że w lipcu zakończy się cykl podwyżek stuprocentowych, że to już będzie ostatnia. Potem będzie przez kolejne miesiące, już nie będzie podwyżek, ponieważ rynek zacznie już antycypować, tak, przewidywać, że gdzieś tam za rok, za dwa Rada Polityki Pieniężnej być może troszkę obniży stopy, skoryguje ten cykl i dlatego tak rynek zakłada, że te kolejne kontrakty FRA wygasające w październiku i tak dalej, gdzieś tam na ostatni, jaki mam dostęp do notowań, jest to wygasający w październiku 2023, widzimy, już ma mieć troszeczkę niższą cenę. Czyli by wyglądało tak, że jeszcze przez najbliższe 6 miesięcy znacząca podwyżka stóp procentowych jeszcze o 200 punktów, o 200 punktów od bieżącego poziomu, tak? Mamy teraz 2,25 stopę podstawową. WIBOR jest trochę wyżej. Widzicie Państwo, że podstawowa stopa NBP jest 2,25. WIBOR ma trochę większą wartość, więc jeżeli miałoby tutaj być, że WIBOR miałby być 4,25, no to powiedzmy, że Rada Polityki Pieniężnej dociągnie stopę do poziomu 4 punktów procentowych. Potem stabilizacja przez półtorej roku, a potem zobaczymy, co dalej. Może faktycznie jakaś korekta i może troszeczkę te stopy zejdą niżej. Natomiast jakichś znaczących spadków stóp procentowych nie spodziewałbym się na przestrzeni nawet kolejnych 3 lat. Takie kolejne obserwacje, jakie są, to w porównaniu z tym samym wykresem, który pokazywałeś nam miesiąc temu, widać wyraźne przesunięcie w górę oczekiwań co do podwyżek stóp procentowych, prawda? To jest też znaczące. Tak, chyba nawet o 75 punktów się to przesunęło, wszystko równolegle do góry. Tak. O właśnie. Mhm. Ja jeszcze może pokażę wykres z dłuższego takiego horyzontu, może nie to, że horyzontu, tylko pokazujący, jakiej stopy procentowej spodziewają się uczestnicy rynku, handlujący na rynku stóp procentowych, ale nie na przestrzeni najbliższych półtorej roku, tylko na przestrzeni najbliższych 2 lat, na przestrzeni 5 lat i 10 lat. I do tego są potrzebne wykresy tak zwanych IRS-ów, Interest Rate Swap, które zamieniają zmienną strumień takich co miesiąc wygasających kontraktów FRA, czyli mających zmienną stopę procentową, na jeden taki, to się nazywa par forward, taki jeden ze stałą wyśrednioną stopą procentową. Tak? Czyli przykładowo, jeżeli ta krzywa terminowa, którą tu Państwo widzicie, urywa nam się tam gdzieś w październiku, a miałaby w kolejnych 2 latach być spadkowa, czyli kolejne kontrakty FRA miałyby być handlowane po niższych cenach, tak? Czyli powiedzmy, gdyby ta krzywa sobie tak gdzieś tutaj spadała, gdzieś tam dalej, poza osią czasu, to by znaczyło, że średnia z tych wszystkich, czyli z tych wysokich i potem gdzieś tam z tych dalekich, niskich, ukształtowałaby się jako średnia na poziomie 3,5%. Sprawdzimy. Za chwilkę pokażę Państwu wykres, który pokazuje dzień po dniu, to jest krzywa dynamiki z kolei. Tutaj jest obrazek sytuacji z dzisiaj, a za chwilkę pokażę Państwu wykres, jak to dzień po dniu się zmieniało, ale jako średnia z takiej krzywej, tak? Czyli średnia z takiej 2, czy 5, czy 10-letniej krzywej, ale dzień po dniu się zmieniająca. Zamknę ten wykres w takim razie i pokażę inny. Czyli pierwsze wnioski, które można wysnuć z tego pierwszego wykresu jest taki, że mniej więcej do przełomu pierwszego i drugiego półrocza tego roku stopy procentowe według rynku mają sięgnąć okolic 4%. Czy ja dobrze interpretuję to, Jacek? Tak, tak. Znaczy dokładnie to jest tak, że rynek obstawia stopę procentową tą NBP, którą RPP, Rady Polityki Pieniężnej, którą RPP ustala na poziomie około 4%, a WIBOR troszeczkę więcej, czyli nawet może 4,25. To dzisiaj tak jest. Jutro może się to zmienić. Oczywiście. Rynek zmienia co chwilę swoje zdanie, prawda? Dlatego robimy nasze materiały co miesiąc. A no właśnie. Dobrze, to teraz pokażę ten wykres zbiorczy 3 krzywych. Widzicie Państwo w legendzie, że niebieska linia to jest IRS za okres 2 lat w przód. Nie jest wstecz, tylko w przód. Od dzisiaj w przód
rynek spodziewa się takiej stopy procentowej dla dwuletniego okresu, może inaczej, WIBOR-u trzymiesięcznego, ale liczonego przez 2 lata naprzód, do przodu, tak? I zobaczmy, i ta wartość jest 4,02, co by znaczyło, że rynek nie spodziewa się, aby stopy procentowe miały zacząć spadać przed upływem 2 lat. Czyli tak jak tutaj na tym poprzednim wykresie, do lipca wzrost, potem 1,5 roku stabilizacja i nie widać spadku, no bo widzimy, że średnia z tych 2 lat musiałaby być 4,02. Oczywiście to jest zdanie rynku, tak? Uczestników, jedni handlują, jedni kupują ten kontrakt, licząc, że jeszcze zarobią na jeszcze większej wzroście, inni już go sprzedają, licząc, że zarobią, że stopa już nie wzrośnie, tylko wręcz zacznie spadać. Ale ciekawostka jest tutaj, zobaczcie Państwo, 5-letni okres, czyli taki liczony od dzisiaj na 5 lat w przód, ze wszystkich takich obserwacji miesięcznych WIBOR-ów, zdaniem rynku ma się ukształtować na poziomie 3,85, co oznacza, że gdzieś w odcinku między 2 rokiem a 5, czyli tam 3., 4., 5 rok, miało być niżej niż w pierwszych 2, tak? No, tak to wynika, logika, prawda? Czyli znaczyłoby, że rynek zaczyna oczekiwać, że gdzieś po upływie 2 lat od dziś, gdzieś w 3 roku, w 4, stopy procentowe powinny zacząć lekko spadać, no po to, żeby średnia była poniżej tych 4. I jeszcze co ciekawe, że z 10 lat, czyli na 10 lat do przodu, rynek oczekuje, że taka średnia 10-letnia będzie na poziomie 3,64. Co to oznacza, proszę Państwa, że odwraca nam się tak zwana krzywa terminowa, czyli że krótkoterminowe stopy procentowe, takie 2-letnie, mają wyższe oprocentowanie niż 5-letnie, a 10-letnie obligacje mają jeszcze niższe oprocentowanie. To, takie coś nazywa się odwróconą krzywą terminową i w teorii ekonomii, tak, gospodarczej mówi się, że jeżeli w krajach rozwiniętych, mocno rozwiniętych, Niemcy, Francja, tak, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, doszłoby do takiej sytuacji, to to by zwiastowało nadchodzenie dużej recesji, tak? Natomiast ponieważ Polska nie zalicza się jeszcze do tych krajów, jesteśmy traktowani jako kraj rynków wschodzących, to to nie oznacza, że musielibyśmy wejść w taką recesję. Nie, to nie jest tak. Natomiast taki układ krzywej terminowej, że daleki termin jest już nisko oprocentowany, a bliski termin wysoko, jest bardzo wielką zachętą dla kapitału spekulacyjnego, walutowego, który widzi, że aha, zbliża się koniec cyklu podwyżek stóp, to już zacznę kupować złotówkę, na razie i tak sobie ją rolować tam co tydzień, co miesiąc na takich krótkoterminowych lokatach, po to, że jak już Rada Polityki Pieniężnej zakończy cykl podwyżek i ja złapię na przykład rentowność obligacji 5- czy 10-letnich na poziomie 3,6, może 4, no to będę miał potem przez 10 lat taką rentowność 4%. A jeżeli będę finansował, tu w Polsce, tak, a jeżeli będę finansować to kredytem zaciągniętym w Europejskim Banku Centralnym na 0%, no to nie mając właściwie nawet swojego kapitału, bo tam można mieć dźwignię stukrotną, jak bank robi taką transakcję, tak, na własny rachunek, no to się może okazać, że praktycznie z jakimś tam ryzykiem kursowym, tak, to jest to ryzyko kursowe, zarabiam sobie 4 punkty procentowe rok w rok, bo koszt kredytu 0%, przychód z odsetek rentowności, nazwijmy, bo odsetki mogą być nieco inne, 4% w skali roku, to jest żyć nie umierać. Jeżeli jeszcze to pomnożę razy 2-, 4-, 10-krotną dźwignię, to zamiast 4% robi się 40%. I na tym, proszę Państwa, też opiera się coś, co nazywa się tak zwany strategia inwestycyjna walutowa carry trade. Nie wiem, Andrzeju, czy to już kiedyś o tym mówiłeś swoim słuchaczom? Tak, oczywiście. Wspominamy o tym bardzo często, o tym, że właśnie waluta euro może być tą walutą szczególnie atrakcyjną na cały rok, na całym świecie, do rozwijania takiej strategii carry trade. Ale także rozumiem, że chcesz, sygnalizujesz także swoimi słowami, że rośnie bardzo silnie atrakcyjność złotego jako waluty, tak? No tak, tak. Za chwilkę o tym dopowiem jeszcze, tak? Natomiast ta waluta carry trade, to sprawy, to są głosy podzielone, jaką walutą może być ta waluta bazowa, której pożyczamy pieniądze na niski procent po to, żeby kupować obligacje, aktywa, tak, wyżej oprocentowane na świecie. To nie tylko w Polsce. Mamy Rosję, wysokie oprocentowanie, Chile, Brazylia, właściwie cały świat rozwijający się, ale duże, solidne gospodarki mają bardzo wysokie stopy procentowe. I to może powodować, że kapitał ten, który się skrył przez ostatnie 2 lata w dużych walutach, w jenie japońskim, we franku szwajcarskim, w dolarze i w euro, tak mówimy o tych dużych walutach, tam się przezimował, nagle stwierdza, okej, no tutaj niewiele zarabiam, rentowności ujemne na niektórych obligacjach, a może trzeba wyjść w świat,
zainwestowaliśmy w Brazylii, w Meksyku, w Rosji, może Turcję ominiemy, tak, z jakichś tam powodów, ale mamy jeszcze Polskę i okaże się, że może się okazać, że generalnie waluty rynków wschodzących, w tym złoty, może faktycznie w tym roku i w kolejnych się umacniać właśnie na skutek tego carry trade, czyli pożycza fundusz inwestycyjny, bo to nie tylko banki będą robić, będą to robić wyspecjalizowane fundusze hedgingowe. Pożyczać pieniądze na niski procent, na zero, nawet w dolarach, jak pożyczą na 0,5% czy na 1%, to też jest tanio i za to kupią waluty właśnie rynków wschodzących. Wydaje mi się, że złoty ma szansę dołączyć do tego grona tych silnych walut w tym roku, no ale musi parę jeszcze rzeczy się wydarzyć, tak? Nie wystarczy to tylko, że będzie wysoka stopa procentowa, bo widzimy, że jednak inwestorzy ciągle się obawiają wejść tak szturmem na polski rynek. A czego się obawiają? No widzą, tak? Ciągły, nieustający konflikt z Komisją Europejską. Jeżeli on przygaśnie, jeżeli strony się dogadają kiedyś wreszcie, no myślę, że każdy kolejny dzień nas przybliża do jakiegoś porozumienia. Naiwny być może jestem, ale zakładam, że jest jakaś chociaż odrobina dobrej woli z dwóch stron, to no to jak zniknie ten problem, no to już żadnego innego nie będzie, tak? Na granicy polsko-białoruskiej powoli się uspokaja. Być może tam rozmowy Amerykanów z Rosją też powodują, że to zapędy takie agresywne Rosji względem Ukrainy też być może trochę się tam gdzieś schłodzą. Więc takie czynniki, jeżeli te straszaki, jak ja to nazywam, jeżeli te straszaki przygasną, no to wtedy, ja to mówię, jak sępy się wszyscy tu zrzucą do wysokich stóp procentowych, no bo będą mieli łatwy pieniądze do zarobienia. A gdyby jeszcze dodatkowo nam się zmienił trend na walucie, to oprócz zysków tych takich 4%, jak dwukrotna dźwignia to 8%, jak pięciokrotna dźwignia 20%, tak, na odsetkach polskich. Więc jeżeli dodatkowo jeszcze by się złoty zaczął umacniać, no to mieliby podwójny zysk. No i na to czekamy, tak? Czy coś takiego się wydarzy? Bo ja już dzisiaj rano w naszym porannym komentarzu mówiłem o tym, że roczne punkty swapowe na euro złotym przebiły dynamicznie poziom 2000 pipsów, czyli 20 figur, czyli taki, kiedy gdybyśmy sprzedali euro złotego teraz i trzymali go przez rok, no to byśmy zainkasowali już 21 figur czystego zysku z samych punktów swapowych. No to prawie 5%, do 4,5%. Jeżeli mamy oczywiście uczciwego brokera, więc to pokazuje, jaka jest ogromna skala i przypomniałem także w tym komentarzu, że jest to pierwsza raz taka sytuacja do 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, więc teraz tylko czekać na to, żeby się pojawiły jakieś takie dobre informacje na temat porozumienia między Polską a Unią Europejską, no i zaistnieją bardzo potężne, długoterminowe i fundamentalne czynniki sprzyjające umocnieniu złotego, więc czy ja dobrze rozumiem, że chciałbyś nam przekazać także pozytywne informacje, że perspektywy dla złotego na cały rok, może także na nieco dłuższy, są korzystne dla złotego? No ja porównuję tą sytuację do okresu właśnie, który wymieniłeś wcześniej, 2004-2006, kiedy złoty się osłabiał i przestał się osłabiać. W 2006 przestał się złoty osłabiać, zaczął się wzmacniać. Na początku tak, w sposób taki, no bym powiedział, łagodny, 2007, ale już w 2008 nastąpiło takie potężne umocnienie złotego, tak? I to pamiętamy. I kto wie, czy właśnie takiego nie zataczamy taki cykl. Niektórzy mówią, że jest taki cykl 16-letni na rynkach finansowych. Może właśnie, tak byśmy się tu gdzieś zbiegali do tego. Jeżeli tak, no to jeszcze powiedzmy ten rok, ten nadchodzący, ten obecny, przepraszam, bo już jesteśmy w nowym roku, to powiedzmy łagodne umocnienie złotego, ale 2023-2024 to jakiś apogeum, tak? Takie no, wzmocnienie tej tendencji. Tak, czegoś takiego się spodziewam. Dostrzegam wiele podobieństw do tego okresu właśnie 2005-2006 do obecnej sytuacji na rynku stóp procentowych, układy polityczne, zbliżające się wybory i tym podobne rzeczy, sytuacja na rynku surowców, na rynku akcji. Także dużo czynników jest bardzo podobnych. Jeżeli by miało faktycznie, mielibyśmy podążyć tą ścieżką wydeptaną już raz, a nawet nie raz, bo jeszcze w poprzednim cyklu, kiedy jeszcze za czasów komunizmu, więc nie mieliśmy jeszcze wolnej waluty, ale patrząc na te waluty innych gospodarek typu Brazylia, Argentyna, Chile, kiedy ten cykl jeszcze poprzedni był bardzo podobny, jeszcze tam 30 lat wstecz, to znaczy, że rynek wydeptał tą ścieżkę nie tylko raz, tylko już dwa razy. Jeżeli teraz trzeci raz na tą ścieżkę wejdziemy, to tak, spodziewam się, że najgorsze już, jeśli chodzi o słabość złotego, jest za nami i teraz będziemy się przybliżać coraz bardziej do jakiegoś znaczącego umocnienia złotego.
Jacku, jeszcze kolejna bardzo ciekawa taka obserwacja, która dzisiaj zaistniała w tym moim komentarzu porannym, bo jak sobie obejrzymy wykres euro-złotego na przestrzeni ostatnich 10 lat, to widać, że ta zmienność euro-złotego jest bardzo niska. To tam różnica między ekstremami, minimami a maksimami rocznymi to jest 20 figur, troszeczkę nawet mniej w niektórych latach, więc widać, że ciężka praca Narodowego Banku Polskiego przynosi efekty, czyli mamy bardzo wygładzoną ścieżkę zachowania złotego. I czy też może według Ciebie, według tych Twoich badań, obserwacji, może być tak, że w końcu zaobserwujemy wybicie z tej 10-letniej małej zmienności i dojdziemy do tego, że my będziemy mieć świadkami naprawdę bardzo mocnego impulsu. Czy to też byś tak to widział, czy takie masz też obserwacje na rynku złotego? Jak najbardziej, mało tego. Ja jeszcze ten odcinek dziś dzielę na takie mniejsze odcinki i może przypomnę, że tuż przed wybuchem pandemii w marcu, tak, złotówka się gwałtownie osłabiła. Wcześniejsza lata, taka teoria mówiąca, że kiedy zmienność wygasa, już tak prawie osypnąć się do zera, to wtedy, kiedy następuje wybicie z takiej zmienności, to następuje potężny ruch. No i ten potężny ruch wtedy, na początku 2020 roku, był akurat w górę. Mhm. Zmienność była duża, względnie duża, tak? 2020-2021 rok, ona teraz przygasa, to co zauważyłeś. I znowu mamy taką sytuację, tylko lustrzane odbicie, że zmienność nam wygasa, tylko że teraz jesteśmy jakby lustrzane odbicie do tego, co było tuż przed marcem 2020. Jest też taka teoria, tak, w finansach, mówiąca, że tak zwane prawo wyleciało mi słowo, niepowtarzalności się pewnych zdarzeń, tak? Czyli jeżeli mieliśmy poprzednio wybuch zmienności w górę, to teraz bardziej prawdopodobne, że będziemy mieli ten wybuch zmienności w dół. Przy okazji jest to tak zwany powrót, regres do wartości średniej z jakichś 20 lat, tak? Regresja do wartości średniej, też takie pojęcie ekonomiczne, mądre, ale ono mówi właśnie o tym, że jak gwałtownie coś rośnie i zatrzymuje się, ustabilizowuje się, to potem jest tendencja, że raczej powinniśmy wrócić i to też tak gwałtownie dosyć. No więc tak, zobaczymy. Być może jeszcze te najbliższe parę miesięcy będzie takie uspokojenie, bo widzę, że jeszcze wielu uczestników rynku, ale to bym raczej powiedział, że to ci krajowi uczestnicy rynku. Zwykły Kowalski, idący, biegnący w cudzysłowie, oczywiście nie obrażając Kowalskiego żadnego, biegnie do kantoru, żeby kupić dolary, bo się na tym wzbogaci, czy na euro, bo widzi, że tam gdzieś tam ktoś usłyszał od kogoś, że będzie 5,5-6 złotego i oni kupują walutę. I jest jeszcze spora ta część polskich przedsiębiorców, którzy gdzieś tam na zapas tą walutę próbują sobie kupić, bo się boją tego wzrostu powyżej 5 złotych euro. Ale są też inni, którzy tą walutę sprzedają, no bo gdyby nie sprzedawali, no to by ten kurs gwałtownie szybował, a on nie szybuje. Czyli widać, że po drugiej stronie jest ktoś, kto wykorzystuje okazję i sprzedaje duże ilości. Sądzę, że tym kimś, kto sprzedaje, są te zagraniczne fundusze inwestycyjne, sprzedają walutę, kupują złotego, jeszcze być może nie kupują obligacji, bo czują, że to jeszcze jest za wcześnie, ale już chcą mieć złotego kupionego. No i teraz mamy taką stabilizację. Jeżeli pojawią się kolejni zagraniczni inwestorzy, którzy powiedzą, że to nie tylko w celu tego, żeby złotego trzymać, ale to, żeby wejść w obligacje jeszcze, żeby wejść na rynek akcji, żeby wejść na rynek nieruchomości agresywniej, no to możemy zobaczyć faktycznie wtedy złotego silniejszego. No i czekamy, kiedy się odkorkują, czy w ogóle, ale mam nadzieję, że tak będzie, pieniądze unijne, tak? To jest kilkadziesiąt miliardów euro. Gdyby miało być to rozłożone na 7 lat, to jakoś tak łagodnie by to wpływało. Mija już półtorej roku i tych pieniędzy nie ma, więc jeżeli miałoby to potem wpłynąć w ciągu 4 lat, to mamy wtedy na jednostkę czasu 2 razy więcej waluty. Więc paradoksalnie wydaje mi się też, jakby tak jeszcze do inflacji dochodząc, że gdyby ta waluta unijna wpłynęła już teraz, to mielibyśmy jeszcze wyższą inflację, no bo wtedy wiadomo, wszystkie podmioty, które były beneficjentami tych dotacji unijnych, chętnie by dawały pieniądze, tak, czyli i konsumenci, i producenci, więc mielibyśmy pewnie jeszcze trochę wyższą inflację, więc paradoksalnie wstrzymanie tego dopływu pieniądza unijnego odrobinę nam wyhamowało tą inflację, ona i tak jest potężna, tak, ale jeżeli by się okazało, że te pieniądze unijne wpływają gdzieś tam za pół roku, za rok, kiedy złoty będzie silniejszy, no to może się okazać, że aż tak bardzo to nie wpłynie na inflację, bo zamortyzuje się to po prostu umocnienie złotego, czyli ceny zagranicznych produktów przeliczone na złotówkę będą trochę niższe albo może podobne. I taka jest też moja teza co do tej jakiejś tam inflacji tak na najbliższe 2 lata. Rozumiem. Jacku, bo tak w przestrzeni internetowej obserwujemy dwa zjawiska. Moim zdaniem
z moich obserwacji wynika, że przeważa ta tendencja, żeby straszyć tutaj wielkim osłabieniem złotego, że będzie kryzys, że tutaj złoty powieli ścieżkę tureckiej liry. Drugie głosy w mniejszości, moim zdaniem oczywiście, sygnalizujące umocnienie złotego. Natomiast ty jesteś szefem działu zarządzania ryzykiem kursowym, a mamy początek nowego roku, więc moje pytanie, czy to jest dobry, czy może bardzo dobry okres, żeby się zabezpieczyć przed wahaniami na rynku złotego na cały rok, dla tych pesymistów, którzy wierzą w to, że ten złoty się jednak osłabi i dla tych optymistów, którzy będą wierzyć, że się złoty umocni. I oczywiście dla importerów, eksporterów, którzy nie mają takich dylematów moralnych, czy tu złoty będzie osłabiony, czy też będzie się wzmacniał. Jak ty to widzisz, Jacku, na przestrzeni swojego wieloletniego doświadczenia? Czy początek roku to jest fantastyczny, dobry, czy też jak taki zwyczajny moment do tego, żeby się zabezpieczać na rynku złotego? To Andrzeju, może jeszcze chwilkę, zanim odpowiem na te pytania, bo tak, dużo rzeczy ciekawych mogę powiedzieć. To jeszcze odrobina o tej inflacji, tak? Dobrze, zamkniemy jasne. Temat inflacji. Na Sylwestra akurat w tym roku spędziłem w Rydze na Łotwie. Piękne miasto, polecam. Kto nie widział, to naprawdę byłem zdumiony. Piękne, piękne miasto. Ale co ciekawego tam? Oczywiście nie rozumiałem telewizji tam, która sobie leciała w tle w pokoju hotelowym, ale plansze, no plansze to wiadomo, każdy rozpoznaje, nawet jak po języku łotewskim coś tam piszą. I co się okazuje? No, męczyli tych telewizów na wszystkich trzech kanałach telewizyjnych, tak jak my mamy tam Polsat, TVN, TVP, to tam samo, na trzech kanałach non-stop inflacja, 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 że 10% rzekomo im tam na koniec roku wzrosła, takie wstępne dane mieli z Eurostatu. No i co to okazuje się? Belgia chyba ma podobną inflację rzędu 8,5-9, Estonia, to oznacza, że przed tą inflacją, która dotknęła nie tylko Polskę, ale całą Europę, cały świat właściwie, nie chroni nawet posiadanie euro, prawda? Czyli okazuje się, że nawet kraje, które mają od wielu lat euro, też zmagają się z tą wysoką inflacją, więc wydaje się, że jakieś inne czynniki stoją za tym, a nie to, że nie mamy euro, jak niektórzy mówią, tak? To jest celna informacja, tak. To nieprawda, to ewidentnie pokazuje te trzy przypadki, chociaż, że tak nie jest. Dobra, wracając do twojego pytania, może je uściśle. W przypadku zarządzania ryzykiem, to wszyscy, którzy chcą się chronić przed ryzykami, które tam występują, tak? Importerzy się chronią przed wzrostem, chcą się chronić przed wzrostem kursu, eksporterzy chcą się chronić przed spadkiem, to nie dlatego, że wierzą w ten ruch, tylko dlatego, że się obawiają, tak? I to jest bardzo istotne, bo spekulant, gracz, inwestor, to wierzy w jakiś ruch i gra na ten wzrost. Natomiast przedsiębiorca obawia się jakiegoś wzrostu albo spadku i na wszelki wypadek chce się zabezpieczyć, tak? To jest bardzo istotne, bo to potem niesie za sobą wiele, wiele różnych nieporozumień. Teraz tak, czy warto się zabezpieczać? Oczywiście zawsze warto, wręcz należy zabezpieczać się przed ryzykami, tylko czasami w jakimś większym stopniu, a czasami w mniejszym stopniu, tak? Tak jak zachowuje się rynek, jak widzimy, że ta groźba wzrostu kursu jest wysoka, no to się więcej zabezpieczamy przed wzrostem, a mniej przed spadkiem. Kiedy widzimy, że mogą się zmieniać trendy i teraz właśnie taka sytuacja w mojej ocenie jest, że to, co miało się wydarzyć złego dla złotego, już się wydarzyło, to gdybym był teraz importerem, to już bym się nie zabezpieczał przed wzrostem kursu. Tak uważałbym, że to, co już się miało wydarzyć, się wydarzyło. Natomiast będąc eksporterem, tak jak najbardziej bym się teraz obawiał, miałbym duże obawy, że ten czas Eldorado, wysoki kurs waluty może się skończyć i może przyjść odwrócenie tendencji. Przed tym warto się ochronić. Dlatego zachęcam oczywiście eksporterów, którzy powiedzmy przez ostatnie dwa lata się nie zabezpieczali i dobrze, bo ten sprzyjał, to po co się zabezpieczać przed sprzyjającym się trendem. Natomiast jeśli ten trend się zmienia, a wydaje się, że powoli się zmienia, no to już jest ostatni gwizdek, tak? Ostatnie światło, już żółte, już za chwilę czerwone będzie, że jak ktoś nie zdąży, no to potem już trudno, tak? I teraz tak samo importerom bym powiedział. Jeżeli ktoś się zabezpieczył przed tą falą osłabienia złotego wcześniej, no to świetnie, super. A jeżeli tego nie zrobił i teraz się zastanawia, czy to zrobić, to wydaje mi się, że jeżeli już, to na jakieś bardzo krótkie okresy, na dwa tygodnie, na miesiąc, po to, żeby dotrwać, tak, do wiosny. Wiosną, proszę Państwa, co ciekawe, i to też taki wykres pokażę, bo już pokazywałem go chyba miesiąc temu, ale jeszcze raz go przypomnę, wiosną na ogół złoty jest silny, marzec, kwiecień, za wyjątkiem dwóch lat z 26 na 26 lat dwa razy nie był silny. To był marzec 2020 i marzec 2021, pandemia. Tak? Jeżeli okazałoby się, że wybucha nam jeszcze kolejny wariant, tak? To już słyszę jakieś inne litery, tak? Ichu i tak dalej, już nie chcę tu mówić, jakie skojarzenia mi przypomina to słowo, to tak, czasami sobie trzeba zabawnie coś obrócić, prawda? To, no to by znaczyło, że już chyba wchodzimy na tą ścieżkę typowości, typowego roku, czyli kwiecień, marzec, kwiecień, złoty silny. Więc
Importerzy według mnie jeszcze ten miesiąc powinni, powiedzmy, się ochronić przed ewentualnym jakąś falą wtórną, jakąś korygującą jeszcze ten wzrost, ale eksporterzy to już powinni naprawdę zabezpieczać się na rok, na dwa lata nawet, wykorzystując przy okazji te właśnie wysokie punkty swapowe. Nie zachęcam do forwardów na takie duże nominały, bo to jest niebezpieczny instrument, jest to zobowiązanie do wymiany waluty, ale kupić opcję put można i to bardzo tanio, właśnie przez to, że mamy tak wysokie stopy procentowe, a za chwilę będą jeszcze większe, a w Eurolandzie są niskie, to opcje put, które chronią przed spadkiem kursu, inaczej one zyskują na wartości, kiedy kurs waluty spada, czyli akurat zysk na wartości tej opcji ochrania eksportera przed spadkiem kursu. One są teraz bardzo, bardzo tanie. Dzisiaj nie jestem przygotowany, żeby pokazać te ceny dla Państwa. O, tutaj mi coś jeszcze wyskakuje na monitorze. Nie, mam nadzieję, że to nie było widać. Ale na następne takie aktualizacja. Mam nadzieję, że to tylko ja widzę. Aktualizacja różnych programów. Tak, tylko ty. I że przygotuję na następne takie spotkanie, wyświetlę Państwu, jak kształtują się ceny opcji put dla eksporterów. Zobaczycie, że są bardzo tanie, jak mówię, że są tanie jak barszcz i że naprawdę tanim kosztem można ubezpieczyć się na długi okres i mieć zagwarantowany święty spokój, wysoki kurs wymiany waluty zagwarantowany na długi okres. Co ważne, zagwarantowany nie gorszy niż niższy, bo jak będzie kurs wysoki jeszcze przez jakiś czas, to ten opcja put nie jest zobowiązaniem, tylko jest prawem jak autokaskiem. Tak jak autokasko kupujemy, płacimy składkę i mamy święty spokój. Także zachęcam jak najbardziej przedsiębiorców. Widzę, że różnie to bywa. Wielu przedsiębiorców, wielu eksporterów, z którym gdzieś tam spotykam się, nowych moich klientów, widzę, że gdzieś tak zaspali, nie wykorzystali tych wysokich kursów, kiedy było 4,70 i teraz jakaś panika ich powoli zżera, że o, co zrobić, w takim razie kurs spadał, już bankowcy mówili niedawno, że będzie 5, teraz mówią, że będzie 4, tak? Nie słuchać bankowców, mieć trochę swojego własnego rozumu, wyciągać wnioski, przygotować się, po prostu wyczekać na jakiś odpowiedni moment. Myślę, że jakaś taka fala korekcyjna, odbijająca w górę lekka powinna się pojawić i ją wtedy wykorzystać do tego, żeby sobie ten eksport, przychody eksportowe w nadchodzących kwartałach ubezpieczyć. Jeszcze raz przypominam, że rozmawiamy... Ty mi przerywaj, bo ja za dużo gadam. Jeszcze raz przypominam, że rozmawiamy z panem Jackiem Maliszewskim, który jest szefem działu zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie, więc wszyscy ci z Państwa, którzy by chcieli rozpocząć taką strategię, wdrożyć ją w swoim przedsiębiorstwie, to zachęcam do tego, żeby się skontaktować bezpośrednio z panem Jackiem Maliszewskim. Tutaj jest numer telefonu i adres e-mail. I będziecie Państwo już na bieżąco wiedzieć, co należy dokładnie robić, jak zabezpieczyć, jak to wdrożyć, co należy, jak należy postępować, żeby po prostu pozbyć się tego ryzyka z własnej działalności, skoncentrować się tylko i wyłącznie na swoim biznesie i prowadzić go zgodnie ze sztuką. Ale Jacku, bo rozmawiamy także na temat kondycji polskich przedsiębiorstw, a ty masz dość dobry kontakt z przedsiębiorcami. No i powiedz mi, na początku tego nowego roku, czy ten optymizm, który pokazują dane makroekonomiczne, które były fantastyczne w ostatnim czasie, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna zdecydowanie nie lepsza niż nawet skrajnie optymistyczne prognozy. Czy to widać, czy to też potwierdza, że to widać w zachowaniu przedsiębiorstw, w ich wynikach, w tym, jak co mówią menadżerowie tych firm? Wiesz co, powiem Ci tak, ten optymizm, który teraz jest publikowany w danych GUS, tak, to ja go widziałem 3-4 miesiące wcześniej, tak, czyli, bo te dane są opóźnione, wiadomo, opublikowane, więc ja tak jakby trochę szybciej wiem o pewnych rzeczach, mając tych 100 przedsiębiorców jako taka próbka statystyczna całego przekroju gospodarki polskiej, to ja widziałem ten optymizm tak 4 miesiące temu. Natomiast teraz ten optymizm powolutku niestety przygasa, niestety to mnie martwi. Martwią się przedsiębiorcy tym wzrostem stóp procentowych. Wielu się pozabezpieczało, tak, w tym moi klienci, ale nie wszyscy, tak, niektórzy tylko na krótki okres i boją się, że jak wysokie stopy będą dłużej niż 2-3 lata, to im się to zabezpieczenie skończy i potem będą płacić wysokie odsetki. I no niestety polska gospodarka jest, należy do tej gospodarki, do takiego typu, gdzie dużo przedsiębiorców się finansuje kredytem, tak, i to są kredyty na zmienną stopę procentową. Więc zapewne ten wzrost stóp, jeżeli się utrzyma, nie rok, tylko 2-3, a może 4 lata, troszeczkę podetnie skrzydła tym najbardziej zadłużonym firmom, tak, które najmocniej się finansują kapitałem zewnętrznym. Wydaje mi się, że też ceny surowców też niestety trochę zaczynają boleć. Niektórzy się pozabezpieczali, ale to nie sposób się zabezpieczyć na 2 lata, to na pół roku, na 3 miesiące wygasa, ubezpieczenie kończy się, potem trzeba po bieżącej cenie już kupować gaz, tak, kupować prąd. Więc widzę wyraźnie, że niestety w części, nie u wszystkich, ale u części moich klientów
taki lekki niepokój się pojawił. Obroty ciągle są wysokie, tak, czyli ciągle jeszcze mają te zamówienia z tam, powiedzmy, z poprzednich kwartałów i oni je realizują i są zadowoleni, ale już oczami wyobraźni oni widzą, że jeżeli ci inni kontrahenci też zaczną tak trochę markotnieć, no to zaczną mniej zamawiać, zaczną oszczędzać, zaczną gdzieś tam budżety przycinać swoje wydatkowe i może się okazać, że tak powoli wejdziemy w taki okres lekkiego spowolnienia gospodarczego. Znaczy, myślę, że PKB będzie nam rósł nadal, tak, że nie wejdziemy w recesję, ale może się okazać, że trochę wolniej będzie rósł niż to było jeszcze w ostatnich paru kwartałach. A widzisz jakieś inne jeszcze ryzyka, zagrożenia dla przedsiębiorstw na początku nowego roku? No pandemia chyba cały czas, tak? Jeżeli znowu się okaże, że jakaś część gospodarki zostanie wyłączona, że jakieś lockdowny się pojawią, tak jak w części krajów zachodniej Europy, no to tak, to też jest jakieś zagrożenie dla tych szczególnie firm, które sprzedają coś przez galerie handlowe, słychać, że mają zostać zamknięte na 2 tygodnie, potem na 4 być może. Także to też są zagrożenia i ja widzę, że przedsiębiorcy zaczynają kumulować po prostu gotówkę. Czyli wolą mieć trochę więcej zapasu pieniędzy, tak? Nawet nie inwestować, nie wydawać w towar. No towar okej, tak? Towar kupują na magazyn i sobie trzymają jako zasób gotówki, zastępstwo. I że w ten sposób próbują przetrwać, zobaczyć, co się wydarzy w ciągu najbliższego pół roku. Jeżeli się okaże, że jednak pandemia nie jest tak groźna, że te kolejne warianty wirusa jednak nie są aż tak bardzo groźne. Zaraźliwe potężnie, ale powiedzmy nie groźne, że nie będzie potrzeby zamykania fragmentów części gospodarek, to oni odetchną. Więc myślę, że takie bardzo ważne będzie to pierwsze półrocze. Zobaczymy, jak wysoko zawędrują stopy procentowe, czy potem będzie jakaś już retoryka członków Rady, że to już koniec i że teraz się tam gdzieś w horyzoncie jakichś tam kolejnych kwartałów należy spodziewać lekkiego ochłodzenia, tak, czyli spadku tych stóp procentowych. Jeżeli się okaże, że trochę też surowce przestaną rosnąć, tylko gdzieś to się troszeczkę cofnie, albo chociaż ustabilizuje na podobnym poziomie jak teraz, no to tak, to potem mamy kolejne kwartały, mogą być znowu optymistyczne. Czyli tak patrząc, że wydaje mi się, że jakaś korekta taka też nadchodzi na rynkach kapitałowych w perspektywie najbliższych 2 kwartałów, no właśnie po to, że jest spora rzesza przedsiębiorców taka niepewna, tak, boi się, co będzie. Nie jest źle, jest dobrze, tak, siłą rozpędu jeszcze ciągną, ale obawiają się, że kolejne kwartały mogą być chudsze i dlatego troszeczkę wolą teraz więcej pieniędzy zaoszczędzić, a mniej wydawać, tak, na różnego rodzaju rzeczy. Super. To dziękuję Ci bardzo, Jacku, za naszą rozmowę, za ten super szybki komentarz dotyczący sytuacji po decyzji w sprawie stóp procentowych. Jeszcze raz przypominam, że rozmawialiśmy z panem Jackiem Maliszewskim, głównym ekonomistą DMK, ale także szefem działu zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie, więc wszyscy Państwo, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej, którzy chcą zgłębić temat lub też wdrożyć taką strategię w swoim przedsiębiorstwie, zachęcam do bezpośredniego kontaktu z panem Jackiem Maliszewskim. Tutaj na dole jest numer telefonu i adres e-mail. Proszę się śmiało kontaktować z panem Jackiem bezpośrednio i porozmawiacie, będziecie wiedzieć zdecydowanie więcej. Także dziękuję Ci bardzo, Jacku, za rozmowę. Dziękuję wszystkim Państwu za oglądanie tego materiału. Dziękuję Państwu, dziękuję Andrzeju, żegnam i do następnego razu. I widzimy się za miesiąc, kiedy będziemy już komentować decyzję kolejną lutową w sprawie stóp procentowych i to, jak tutaj Rada zmieniła swoją retorykę, jeżeli zmieni oczywiście, gdy do niej dołączą już nowi członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Także dziękuję bardzo wszystkim, dziękuję Ci, Jacku, do zobaczenia. Do widzenia wszystkim, do zobaczenia.